Kochani, dzisiaj jest 5 kwietnia i stwierdziłam, że nagrywam dla Was daily vloga. Nie wiem, czy ten vlog będzie jednodniowy, czy dwudniowy. Taki świąteczny vlog. Dzisiaj mam zamiar za chwilę zjeść śniadanie i iść do rodziców, bo będę piekła kopiec kreta na święta. Także dzisiaj jesteście cały dzień ze mną. I przepraszam z góry za mój głos i za to, że jestem niepomalowana, ale dopiero tak naprawdę przed sekundą wstałam i od razu złapałam za kamerę. Właśnie robię sobie śniadanie, tak myślę, że chyba Was okłamałam, bo powiedziałam, że jest piąty, a jest czwarty. Także poprawiam się. Pokażę Wam moją ulubioną zieloną herbatę miętową, która pachnie jak orbitka. Ja ją kupiłam przedwczoraj i ja Wam teraz pokażę, ile jej zostało. Po prostu to jest najlepsza herbata. Jeśli macie okazję, to naprawdę kupcie je sobie, bo jest najlepsza. Przyjechałam do rodziców i za chwilę będę robiła kobiec kretę, tak jak mówiłam, ale jeszcze mój tato śpi na dole, więc nie chcę go za bardzo budzić, więc jeszcze chwilę posiedzę, może troszeczkę tutaj ogarnę w spokoju i dopiero się zabiorę za to ciastko. Ja właśnie wyjęłam sobie to opakowanie z ciastkiem, które będę robiła i jeszcze muszę tylko przygotować resztę składników. Teraz tak patrzę, że jeszcze można zrobić babeczki z tym kremem. Kobiec kreta. Szkoda, że wcześniej tego nie widziałam, bo bym chyba kupiła. I tak, zabieram się do roboty. Patrzę, mam tak popękane usta, że chyba sobie zaraz nałożę jakąś pomadkę ochronną, bo po prostu wyglądają strasznie. I na usta sobie nałożę ten balsam z Nivei borówkowy, który pachnie naprawdę prześwietnie i fajnie nawilża usta. Wyjęłam właśnie i teraz będę jechała z mamą do miasta po jeszcze kilka rzeczy i jak przyjadę, to akurat ciasta wystygnie, więc przełożę je masą. Także teraz uciekam. Dobra, ja właśnie posprzątałam, skończyłam robić ciastko. Podkurzałam właśnie na dole i teraz powiem Wam, że położę się i troszeczkę poprzerabiam dla Was dzisiejszego vloga już, tą część, co mam. I będę sobie na razie leżała, poczekam, aż wróci moja mama ze spaceru z psem i pewnie będziemy coś robiły. Ja przed chwilą właśnie zrobiłam sobie herbatkę, więc sobie popiję i za chwilę będę schodziła na dół, będę z mamą robiła pisanki, bo właśnie wróciła i później w sumie nie wiem, co będę robiła. Nie mam jakichś konkretnych planów, więc to będzie też taki vlog z domu. I mam do Was pytanie, bo chciałam ostatnio zrobić sobie jakiegoś szejka właśnie z masłem orzechowym i powiem Wam, że nie wiem, co do niego dodać, żeby mi w ogóle smakował, więc stwierdziłam, że może Wy mi coś pomożecie i macie jakiś fajny przepis właśnie na szejka z masłem orzechowym. Jeśli macie, to proszę Was z całego serduszka, żebyście pisali na dole, ja bardzo chętnie go wykorzystam. Can you see it through? So much you have to face.
stwierdziłam, że póki nie jest jeszcze ciemno na dworze, to złożę Wam życzenia. Chciałam Wam życzyć zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, fajnych prezentów od zajączka, króliczka, zajączka chyba. I żeby te święta były wyjątkowe, spędzone w gronie najbliższych. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Buziaczki. Dobrze, kochani, jest godzina 19. Ja się z Wami powoli będę żegnała, bo nie będę już nic specjalnego robiła. Także widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!